Brońmy się przed pozorami miłości. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Nie mam srebra ani złota, nie mam gotowych odpowiedzi na ważne pytania. Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia. Cierpienie nie jest karą za grzechy, ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje. Jesteśmy tym bogatsi, im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który umożliwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do lądu. Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro. Nie pozostawajmy w rozpaczy. Jesteśmy ludźmi Wielkanocy, a Alleluja jest naszą pieśnią. Nie bójcie się. Nie zadowalajcie się przeciętnością. Wypłyńcie na głębie i opuśćcie sieci na połów. Zacznij od robienia tego, co konieczne, potem tego, co możliwe, a nagle zaczniesz robić to, co niemożliwe. Ten, kto pracuje rękami, jest robotnikiem. Ten, kto pracuje rękami i głową, jest rzemieślnikiem. Ten, kto pracuje rękami, głową i sercem, jest artystą. Czyny, których dokonujesz, mogą być jedynym kazaniem, jakie niektórzy dziś usłyszą. Pamiętaj, że kiedy opuszczasz tę ziemię, nie możesz zabrać ze sobą niczego, co otrzymałeś, tylko to, co dałeś. Podczas gdy głosisz pokój swoimi ustami, uważaj, aby mieć go jeszcze pełniej w swoim sercu. Zostaliśmy powołani, aby leczyć rany, jednoczyć to, co się rozpadło i sprowadzać do domu tych, którzy zgubili drogę. Prawdziwy postęp postępuje cicho i wytrwale, niezauważalnie. Jeden promień słońca wystarczy, by przepędzić wiele cieni. Ponad wszystkimi łaskami i darami, które Chrystus daje swoim umiłowanym, jest łaska przezwyciężenia samego siebie. Nikt nie powinien być nazwany wrogiem. Wszyscy są waszymi dobroczyńcami. Nikt wam nie szkodzi. Nie macie wrogów poza sobą. Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie kochać. Cechą bowiem umysłów wybitnych jest miłość prawdy w słowach, a nie miłość samych słów. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Świat jest książką. Ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. Stworzyłeś nas dla siebie, Panie, a nasze serce jest niespokojne, dopóki nie znajdzie odpoczynku w Tobie. Miłość porusza się na dwóch nogach. Jedną z nich jest miłość do Boga, drugą do ludzi. Rób wszystko, żebyś nie kuśtykał, ale biegnij na obu aż do samego Boga. Zakochanie się w Bogu jest największym romansem. Szukanie Go jest największą przygodą. Znalezienie Go jest największym ludzkim osiągnięciem. Dobro jest dobrem, nawet jeśli nikt go nie czyni. Zło jest złem, nawet jeśli wszyscy je czynią. Nadzieja ma dwie piękne córki. Ich imiona to gniew i odwaga. Gniew z powodu obecnego stanu rzeczy i odwaga, aby nie pozostać wiecznie w obecnym stanie. Tylko miłość nadaje wartość wszystkim rzeczom.
Chrystus nie ma teraz żadnego ciała poza Twoim, żadnych rąk i żadnych stóp na ziemi, tylko Twoje. Twoje są oczy, przez które spogląda ze współczuciem na ten świat. Twoimi są stopy, którymi On chodzi, aby czynić dobro. Twoje są ręce, przez które błogosławi cały świat. Twoje są ręce, Twoje są stopy, Twoje są oczy, jesteś Jego ciałem. Chrystus nie ma teraz na ziemi żadnego ciała poza Twoim. Miłość zamienia pracę w odpoczynek. Niech nic Ci nie przeszkadza, niech nic Cię nie przestraszy. Wszystko przemija z wyjątkiem Boga. Modlitwa bowiem nie jest niczym innym jak trwaniem w przyjaźni z Bogiem. Zaufaj Bogu, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Bądź łagodny dla wszystkich i surowy wobec siebie. Kiedy zaczynamy praktykować modlitwę, bardzo ważne jest, abyśmy nie bali się własnych myśli. Wystrzegaj się ludzi jednej książki. Sprawiedliwie nie oznacza porówno. Dlatego, kto ma wiarę, żadne wyjaśnienia nie są potrzebne. Dlatego, kto nie ma wiary, żadne wyjaśnienia nie są możliwe. Szczęście człowieka zawiera się w kontemplacji prawdy. Rzeczy, które kochamy, mówią nam, kim jesteśmy. Nie ma nic bardziej cennego na tej ziemi niż prawdziwa przyjaźń. Strach jest tak potężną emocją dla ludzi, że kiedy pozwalamy mu nami zawładnąć, wypiera współczucie z naszych serc. Największa życzliwość, jaką można okazać jakiemukolwiek człowiekowi, polega na wyprowadzeniu go od błędu do prawdy. Ten, kto nie gniewa się, gdy istnieje uzasadniony powód do gniewu, jest niemoralny. Dlaczego? Ponieważ gniew dąży do dobra sprawiedliwości. A jeśli możesz żyć wśród niesprawiedliwości bez gniewu, jesteś niemoralny i niesprawiedliwy. Czyny mówią głośniej niż słowa. Niech wasze słowa uczą, a wasze czyny mówią. Życiem ciała jest dusza, życiem duszy jest Bóg. Ja już nie boję się Boga, ale Go kocham, bo miłość precz wypędza bojaźń. Kto kuje żelazo, zastanawia się najpierw, co chce z niego zrobić, czy sierp, czy miecz, czy siekierę. Także i my powinniśmy się zastanowić, jaką cnotę chcemy wypracować, żeby nie trudzić się na próżno. Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze z serca. Im bardziej się on umniejsza w sobie, tym więcej Bóg wzrasta w nim. Miłość jest duszą wiary, ożywia ją, bez miłości wiara umiera. Duch pokory jest słodszy niż miód, a ci, którzy karmią się tym miodem, wydają słodkie owoce. Dusza, która zna swoją nędzę, zna dobrze nędzę świata. Dobry Bóg obdarzył nas silną wolą, na której możemy się oprzeć jak na skalę, nie może nam jej odebrać ani szatan, ani żadne stworzenie. Tak więc nie powinniśmy być lękliwi, tylko odważni, spokojni i pewni siebie. Miłość i pokora są to dwa skrzydła, konieczne do lotu w krainę życia wiecznego. Ci, którzy Boga nie posiadają, nie mogą być nasyceni, choćby posiedli cały świat, gdyż rzeczy stworzone są mniejsze niż człowiek, są bowiem stworzone dla człowieka, nie człowiek dla nich. Lekarstwem na wszystkie ułomności nasze jest nieco innego, tylko ogień miłości. Bądź tym, kim Bóg chciał, abyś był, a rozpalisz świat. Ludzkie serce przyciąga miłość. Niczego wielkiego nie osiągniesz bez wysiłku i wytrwałości.
Dusza jest w Bogu, a Bóg jest w duszy. Bóg jest bliżej nas niż woda ryby.